Jest godzina 5:15. Zgadnijcie, co ja robię dzisiaj. Jadę na szczupaki. Trzymajcie kciuki. Siemano, cześć. Michał Kukowski, Wagner Fishing Polska. Dzisiaj jest... Dzisiaj nie będzie sumów. Dzisiaj będą szczupaki. Wziąłem na tapetę dzisiaj szczupaki, ponieważ napisaliście do mnie, żebym pokazał, jak wędkuję inne ryby, nie tylko sumy. Ok, podejmuję się tego challenge'u. Dzisiaj przyjechałem z moim serdecznym kolegą Jackiem na jezioro niedaleko Szczecina. Znam mega dobrze to jeziorko. Jest kawał wody. Będziemy dzisiaj poszukiwać ogromnego szczupaka. Zabrałem ze sobą dzisiaj dwie wędki ode mnie ze stajni. V-spin 18 i bajtka z 10. Bajtka z 10 używam przede wszystkim do werta sandaczowego, które niedługo się zaczną w Szczecinie. A V-spin oczywiście nadaje się też na szczupaki. To dzisiaj będę chciał udowodnić w filmie, że idealnie sprawuje się na grubych mamuchach. A czy się uda, to się zaraz okaże. No, Jacek zna to jezioro bardzo dobrze. Łapie tu ogromne ryby. Mam nadzieję, że coś dzisiaj fajnego wyjedzie. Ostatnio zabrałem go na sumę, złapał taką 130 suma, niedużego, ale obiecał mi, że ja też coś dzisiaj fajnego złapię, trzymam go za słowo. Postanowiłem, że w tym roku zrobię serię odcinków, nie tylko sumy, ale będą też szczupaki, sandacze, okonie. A niedługo wyjeżdżam za granicę na ponad 2 tygodnie, nie powiem wam gdzie jeszcze, to będzie jeszcze moja tajemnica, tam będzie mega... Nagram parę mega dobrych odcinków, parę challenge'y będzie. Jadę z dobrymi sumiarzami, więc trzymajcie kciuki, dajcie mi łapkę w górę, jak się wam to podoba, dajcie mi subskrypcję, a na pewno, naprawdę ten kanał się rozkręci. Trochę jeszcze raczkuję, więc jak macie jakieś podpowiedzi, co mam jeszcze zmienić, napiszcie mi w komentarzu. Idziemy zaraz zobaczyć, jak Jacek będzie łódkę wodował, chodźcie. No zobaczcie, fajna woda. To taki jest... tylko odnoga tego jeziora, bo tam się wpływa na główny zbiornik. Oczywiście płyniemy na idealnej łodzi, czyli na skilli, nie na moje, tylko na Jacka. Jacek ma 370 Pro, jest mega z niej zadowolony, ale jak każdy wędkarz, który ma skrylę, nie może nic złego na nią powiedzieć. Jest godzina, która 6:15. Ja zawsze o tej godzinie wstaję i dzieci zawożę do przedszkola lub do szkoły, ale dzisiaj postanowiłem, że wstanę i pojadę na szczupaki. Dla mnie to coś nowego, nie jestem w tym dobry, ale mam tutaj specjalistę, który jedzie z grubymi mamuchami, krokodylami. Siemanko. Jak widzicie, piękna skryla. 370, 4 wędeczki. Będziemy też trochę w trollingu z łapy. Może też wertikala spróbujemy z szczupakami. 30 podpięta. Na tej 30 to frunie. Sam wiem o tym, bo ja miałem 25 na 370 i też to leciało. Więc słuchajcie, trzymajcie kciuki jeszcze raz, dajcie mi łapkę w górę, dajcie mi subskrypcję, lecimy. Powiem wam, że już jest połowa października i ja już jestem trochę tymi sumami przemęczony, łapa mnie boli, trochę typ ryb w tym roku połapaliśmy, tych wypraw miałem pełno, gości miałem multum. Niektórzy połapali, niektórzy nie, ale każdy był zadowolony. Więc postanowiłem, tak jak mówiłem wam wcześniej, nagrać coś nowego, seria odcinków z różnymi gatunkami będzie. Mam nadzieję, że wam to się spodoba. Zobaczcie, jeziorko. To jest taka zatoczka tak naprawdę. I tam jest wpłynięcie na ogromne jezioro. Jacek, jak na tą głębokość jest? 28 metrów. Najgłębiej, 28 metrów. Sandacze, szczupaki? Sandacze, szczupaki, sumy. Okonie? Okonie ogromne? Proszę? Daj, okonie ogromne? Tak. Ło, wszystko, czekaj, bo bym pojechał. No. Ładne okonie, najładniejsze szczupaki. W tym roku jakiego miałeś największego szczupaka? 116. 116. A o jaki tu słyszałeś? I widziałeś zdjęcia? 36,5. O kurde, to już gruba mamucha. Już chłopaki nie produkują. Teraz jest 390, tak jak widzieliście u mnie, ale jest to chyba i taki topowy model, który ma wielu fanatyków, którzy dalej ją
męczą, tak jak Jacek jest mega zadowolony z tej łodzi, jest mobilna, tak jak widzieliście też u mnie kiedyś na filmach, jak miałem, zwrotna, niezatapialna, i lecimy w poszukiwaniu metrowego krokodyla. Dobra, zaczynamy. Jacek dał mi dzisiaj, on tak naprawdę wybiera gumy, więc on będzie odpowiedzialny za to, czy ja dzisiaj coś złapię. Zginę teraz, idę dalej. Miałeś branie, już mieliśmy jedno branie przed chwilą. Jedno branie. O, jak zobaczcie, jak ogon zawinął. Pierwsze branie było. Lecimy. Jesienne milfy, jak ja to mówię. No, tak jak mówisz, zawsze w trollingu większy obszar zrobisz. Ale planerów nie używasz, to nie jak inni. Nie, bo to na planer to parę wędek. No nie, co ty, jedna, jedna. Jedna, co nie? Teraz jest jedna, co ty nie ogarniesz. No. Jak jest dobry dzień, to nie ogarniesz. Jest dobry cały dzień. A dzisiaj pogoda jaka, myślisz, jest? Ogólnie mega. Mi się wydaje, że jest taka kurunda przyzwoita, że powinniśmy coś połamać. No jedno branie już mieliśmy. Oby tylko to nie było, bo u mnie tak sumami jest przeważnie, że jak wypływam z kimś i na początku siada mi ryba, to już potem nie mogę się strzelić w drugą rybę, co nie? Ale tak jest. No. Ale dobrze, że nie wyjechała, więc no. I nie mamy banana na szczęście na łódce. No, więc właśnie. Tak. To jest najważniejsze, brak bananów. Wyskakują w trakcie holu u ciebie? Tą porą jesienną bardziej. No. I... wiosenną porą, bo jak gra... Aj, miałem branie, ty! Takie było pupu, takie lekkie jakby łapały. O, zobaczcie, miałem branie i tylko mi o podbił, a krzaczek to z góry leciał. Tak. No, o koniu, przynosisz mi sumy często, przynieś mi szczupaka. Zobaczcie, jakie miałem branie. No, konia uderzył, ale nie wciął się. Może to dobry znak. Słoneczko wyszło. Siedź, dumy. Siedź. Ale zajeb, uderzył w konia. O, dobry będzie, patrz. Dobry będzie, zobacz. Ryba pod 70 uderzyła w okonia, a ja lubię okonia na sumy, więc idealnie mi to zapasowało. Będę dziesiątka w akcji. Odpłynął. Odpaliły, mam nadzieję, szukamy większego. Hej. Zobaczcie, jaka pogoda się nam zrobiła. Normalnie lekki sztorm. Woda się wlewa co chwilę na pokład. Na razie zero aktywności, jedno tam branie było niedawno. Dzisiaj to łącznie mieliśmy już chyba 7 brań, tylko jedna ryba wyjechała, no coś niesamowitego. Walczymy jeszcze. Kijek. Powiem wam, że już na tego Magic Bitecasta 10 ja już łapałem w tym roku szczupaki i udowadniam po raz kolejny, że kij się nadaje na sumy, na szczupaki, no i na sandacze z Werta. Tak. Tylko podbiłeś. Pyk, pyk i chuj. Tak. Siedź, dobry będzie. O, mam dobrą rybę. Jest, dobra. Tylko rzuciłem znowu i uderzył, ale na płytkim szło, wiesz? Stoi. O, człowieku, zobacz, jaka to ryba jest. Czekaj, bo idzie ona i muruje mi, wiesz? Siedzi. Ale mamy rybę. Do metra będzie miała blisko, co? No.
I znów okoń, słuchajcie, znów okoń, co nie? I znów okoń. Kurde, jak dobry przewodnik, to szczupaki są. Ale mi uderzył tego konia. Zobaczcie. Ale ma łeb. Teraz podniesiemy go. Będziemy fotę robić. Na 85 cm. Druga ryba. Druga ryba na zestaw sumowy, więc 2-0 dla wędek sumowych na razie. Poszedł. I tak robimy. Kolejny szczupak. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj coś dołowimy. I poddajemy się. Hej. Poszedł. Lecimy z tym. Spróbujemy teraz trochę złapy porzucać, bo namierzyliśmy na wschodzie parę fajnych szczupaków. Ale mi w trakcie zwijania uderzył. Ole mi zwinął. Trzymam go. Ole, ale wyłączyłem nagrywanie na chwilę. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Eldorado. Panie, co tu się w ogóle stało, czaisz? Zwijałem, mówię, dobra, nie ma nic. Wyłączam kamerę, nagle patrzę, o, podjeżdża taki łeb krokodyla. Łup! Co tu się dzieje w ogóle? 3-1. Akurat branie z łapy, coś niesamowitego. Zwijałem, a wyłączyłem kamerę na chwilę. Patrzę, wyjeżdża krokodyl spod okonia. Odpalam, siedzi. Piękny. Dziękuję, Jacek, za super zabawę. Wypuszczamy go, dawaj tu. Szybko. 3-1 na kij sumowy. Dawaj, ciomek, odpływaj. Odjechał. Tak jest! Jedna rybka siadła. Czyli 3-2. Goni. Akurat zatrzymaliśmy się. A ty co, zwijałeś? No. I przy zwijaniu, ty nie? No. Dawaj, pokaż go dziada tutaj. Też taki 80, 70, co nie? 5? No. Złap go. Trzy, dwa. Goni spinning wędkę sumową. Dawaj, wypuszczę, dziada. Ole, zachlapał. Lecimy, piona. Piona. Widzicie? Widać. Zobaczcie, branie. Lecimy się, mamy jeszcze chwilę. No, napływamy po raz kolejny taką jedną miejscówkę, którą namierzyliśmy. Wyjechała, tak widzieliście, ryba kolejna. Na razie jest 3-3. My już powolutku zwijamy się do mariny, żeby po prostu wrócić do domku. Na razie jest 3-3, ale jeszcze ostatnie sekundy mogą zaważyć, która wędka będzie lepsza dzisiejszego dnia. Sumowa czy szczupakowa? Więc mam nadzieję, że wam to podobało.
jeszcze ostatnie chwile, ostatnie sekundy. Zobaczymy, co się wydarzy. To jest duża ryba. Nie, myślałem, że będzie większy, ale mi tak uderzył. Ole wskoczył. Jedzie z roli. Tak, do ręki. 4-3. No. Ale chyba będzie taki z tych większych dzisiaj. Chcę mi zrobić zdjęcie z nim jeszcze ładne. O, zobaczcie, piękna rybka. Ile my myślisz ma? Nawet nie myśleliśmy. 75? Mhm. Coś takiego. Słuchajcie, 4-3, a jeszcze mamy 5 minut do końca będziemy. Ła. Wypuszczamy dziada. Dawaj go. Popłynął. Po raz kolejny okoń zdaje robotę. Okoń jest tak zdewastowany, że ja po prostu nie wierzę w to, ale jutro tego konia biorę na sobie. Zobaczcie na tego konia, jak on został dojechany. Tu. Od głowy. On był nowy. Założyliśmy szerzego konia dzisiaj. Jednego straciłem. Tu. Ale. To był dzisiaj killer. Naprawdę. Na mega. Będę go testował na sumy. Oj, będę go testował na sumy. Dopłynęliśmy, złapała nas już na ostatniej prostej, mega ulewa, cali mokrzy, ale szczęśliwi. Ja jestem mega zadowolony, ponieważ mieliśmy 16-17 branż, czego wyjechało 7 ryb, 4 ryby na mojego casta, na bitecasta 10 od Wagner Fishing i 3 rybki na spinning, wędkę spinningową Jacka. Chyba kluczem do sukcesu dzisiaj była, kluczem do sukcesu był dobór gumy przynęty. Ja wybrałem okonia, handmade, nie wiem jakiej firmy. Mega się sprawiła. Dojechana strasznie została, bo najpierw jednego miałem i została zniszczona, a potem założyłem nową i strasznie zajechana. I na pewno wypróbuję ją na wercie, na sumach, na dniach. Pogoda w dzień mieliśmy, od rana jak wypłynęliśmy, bo rano wiał, deszcz lał, potem słońce wyszło, potem znów deszcz padał. W kratkę pogoda, ale typowo jesienna. Ryby brały mega. Te największe szczupaki widzieliśmy na głębokiej wodzie, nie mogliśmy się do nich dobrać, ale na dniach tu wrócimy i spróbujemy jeszcze raz zjechać głębiej, ponieważ wszystko w jednym roczniku się brało, takie 65-85, z czego jeden to wygląda jak quasi-modo szczupak. No mega zadowolony jestem, mega nowa seria typu pod tytułem Michał jedzie na inne ryby, według mnie udana. Jacek też chyba zadowolony, ponieważ ostatnio jak tutaj był, to mniej brań miał. Dzisiaj naprawdę połapaliśmy, trochę spadów mieliśmy. Nic, dajcie łapkę w górę, dajcie mi subskrypcję, jak wam się to podobało, to lecimy dalej. Na dniach mam kolejny pomysł na film. Lecimy, hej!